Cześć, witajcie w poniedziałek, jest godzina w pół do 8 rano, ja już muszę wychodzić do pracy. Chciałam Wam tylko życzyć miłego dnia, mimo tego, że jestem niewyspana, jest poniedziałek. U mnie w pracy ogólnie ostatnio jest bardzo słabo, nie chce mi się w ogóle tam chodzić. Natomiast ostatnio tak pomyślałam sobie, że kurczę, na pracy się świat nie kończy, na jednej pracy, w której pracujemy. Także myślę, że trzeba po prostu przestać przejmować się rzeczami, na które nie mamy wpływu i iść do przodu po prostu. Także co ma być, to będzie i myślę, że człowiek potrafi sobie ze wszystkim poradzić, jeśli chce. Także nie będę się przejmowała, będę miała dobry humor, mam nadzieję, że Wy również macie i na pewno połączę się z Wami później, także do zobaczenia. Hej, ja już jestem po pracy, jest godzina 18. Poczekajcie. O, jest 18.37, a ja tak siedzę. Wykąpałam się, przebrałam się w dresy i zostawiłam makijaż, bo pomyślałam, że no, że chwilę do Was po prostu pogadam. Jeśli chodzi o to, co mam na twarzy, to słuchajcie, nałożyłam sobie dzisiaj o 6.30, czyli dokładnie 12 godzin temu, nałożyłam sobie podkład Rimmel Match Perfection i nałożyłam go dzisiaj gąbką. Ja trochę psioczyłam na niego ostatnio. Mówiłam Wam, że sucho wygląda i dość mocno się mi tutaj gdzieś zbiera na policzkach. Natomiast zobaczcie, nałożony gąbką jak na 12 godzin prezentuje się naprawdę dobrze. Na sińce i wory nie patrzcie, bo ja miałam ciężki dzień, miałam ciężką noc, bo nie spałam, więc na to nie patrzcie, po prostu mój kamuflaż z Catrice mi już zszedł przez te godziny wszystkie, do tego czasu. Natomiast co do podkładu, troszeczkę tutaj się wytarł i troszeczkę ta broda jest sucha, no i przynosi standardowo, ale ogólnie on wygląda całkiem jeszcze spoko. Mam jeszcze trochę bronzera, więc nie jest źle jak na 12 godzin. Ja go przypudrowałam tym pudrem z Eveline, tym takim sypkim. I chcę Wam powiedzieć, że pokochałam sypkie pudry. Tak jak zawsze używałam pudrów w kamieniu, tak teraz nie wyobrażam sobie, żeby znowu nałożyć puder w kamieniu. Różnica jest w wykończeniu. Ja miałam wcześniej puder, ten sypki Banana Loose Powder z Vibo. I on też przepięknie wyglądał, bo te pudry dają takie satynowe wykończenie, ta skóra nie jest sucha, bardzo dobrze utrwalają makijaż i ten bananowy nie był aż tak matujący jak ten. Ten Eveline jest zdecydowanie bardziej matujący, ale też słuchajcie, kosztuje dwa razy więcej, bo on kosztuje ponad 30 zł. Ja go kupiłam na jakiejś promce za 20 chyba, 1 czy 22 w Hebe to było, tak mi się wydaje. Tak, w Hebe go kupowałam. Za tyle jest jak najbardziej ok. Myślę, że jak się mi skończy, to kupię sobie któryś z tych nowych pudrów, które są w Rossmanie, tych Lovely, bo tam są chyba też 3, o ile się nie mylę. 3? HD, bananowy, chyba jeszcze jakiś. Tak, także któryś z nich na pewno kupię, ponieważ oglądałam, ale mi zimno, oglądałam recenzję, słuchajcie, dziewczyn i dużo osób je chwali, także myślę, że je spróbuję. Jeżeli też macie ochotę, to też sobie wypróbujcie, bo mówię, jeżeli macie w ogóle suchą cerę czy normalną, to one naprawdę będą pięknie wyglądały. Na pewno dużo lepiej niż pudry w kamieniu, przynajmniej tak mi się wydaje. W ogóle chcę troszeczkę, wiecie co, popsioczyć ogólnie, tym razem nie na podkład, tylko ogólnie na to, co jest wokół nas, ponieważ wkurza mnie to nawet we mnie, że ciągle na coś czekam. Czekam, żeby skończył się poniedziałek, czekam, żeby był weekend, czekam, żeby był znowu poniedziałek. Zależy po prostu, wiecie, co się dzieje akurat w moim życiu. To jest bardzo wkurzające. To jest też wkurzające trochę w innych ludziach, dlatego że życie tak szybko, słuchajcie, ucieka. Ten dzień za dniem po prostu leci, mamy weekend, za chwilę znowu weekend, czekamy na święta, czekamy na wakacje, czekamy na to, na tamto, czekamy na Wielkanoc. I to ciągle jest i za chwilę tego nie ma. Po prostu życie jest tak wszystko jest tak powtarzalne w naszym życiu, że zamiast cieszyć się z tego, że jest poniedziałek, to zawsze znajdziemy powód, żeby się wkurzać na coś. Fakt jest taki, że życie jest bardzo stresujące i chyba nie da się żyć bezstresowo w tych czasach, ale ja przyznaję się, ja mam teraz ciężki czas w pracy i mam niestety taki charakter, że mimo tego, że jakoś się specjalnie nie nakręcam, tak mi się przynajmniej wydaje, że się nie nakręcam, staram się wyjść z pracy i zapomnieć, to słuchajcie, potrafię tak jak dzisiaj w nocy, nie spać całą noc, budzić się i mam to przed oczami, nie potrafię jakby wyzbyć się tych myśli złych, bo ciągle się zastanawiam, czy mogę coś zrobić, czy powinnam coś zrobić i jakie będą tego konsekwencje, a wiecie co? Tak sobie czasami myślę, że faktycznie nie ma co za dużo zastanawiać się nad rzeczami i dołować się rzeczami, na które my nie mamy wpływu. Ale na większość rzeczy w życiu my nie mamy wpływu. Są rzeczy, które możemy zmienić, poprawić, bardziej zrobić, żeby było to życie, nie wiem, wpłynąć na pewne rzeczy, żeby to życie było fajniejsze. Ale jest też wiele, wiele rzeczy, na których my po prostu nie mamy wpływu i nie powinniśmy tak żyć, wiecie, że takimi schematami, że praca, dom, zakupy, praca, dom, zakupy, nie wiem, wyjście z psem, z kotem, cokolwiek. Powinniśmy tak bardziej podchodzić chyba na luzie i robić to, na co mamy ochotę. Oczywiście ja mówię bardzo ogólnie, w sensie na przykład, nie wiem, nie sprzątać na siłę, kiedy nie mamy ochoty, albo nie wiem,
nie dołować się tym, że coś jest w pracy nie tak, tylko po prostu iść, zrobić swoje, wrócić do domu i zająć się czymś zupełnie innym. Ja się z tego uczę, staram się podchodzić bardziej na luzie do pewnych rzeczy i nie jest to łatwe. Obiecałam sobie, że ten rok właśnie taki będzie bardziej wyluzowany, że nie będę już tak dążyła do idealnego życia, bo kiedyś żyłam na luzaku, było okej. Okay. Potem stwierdziłam, że muszę bardziej jakby, muszę ponosić konsekwencje swoich czynów i muszę bardziej się zastanawiać nad tym, co robię, ale wiecie co? To też jakby nie przynosi żadnych rezultatów takie podejście, dlatego że nie ma życia idealnego, nie ma ludzi idealnych, nic nie jest idealne w naszym życiu. Może być lepiej, może być trochę jeszcze bardziej lepiej, może być trochę gorzej. Raz jest tak, po prostu. Dużo jest w naszej głowie tak naprawdę to, jakie mamy podejście do innych rzeczy, do innych ludzi i dlatego wydaje mi się, że warto, słuchajcie, żeby po prostu podchodzić trochę bardziej z dystansem do wszystkiego. Warto się tego po prostu nauczyć. Ja się uczę, mam nadzieję, że w końcu się tego kiedyś nauczę i że dojdę do takiego momentu w swoim życiu, że po prostu będę się cieszyła z każdego dnia. Nie będę czekała, żeby skończył się poniedziałek, bo w mojej pracy coś jest nie tak, tylko po prostu będę się cieszyła. Jest fajnie, jest poniedziałek, jest coś nowego i zaczyna się po prostu nowy tydzień. Też fajne jest to, że wy macie taką dobrą energię. Wy jesteście naprawdę taką moją odskocznią, no bo wiadomo, każdy musi mieć jakąś odskocznię. Nie można żyć tylko pracą i domem i, nie wiem, zakupami. Trzeba też sobie coś znaleźć takiego, co właśnie was relaksuje, co powoduje, że przestajecie myśleć o tym, o czym nie powinniście tak naprawdę myśleć za dużo. I wy właśnie jesteście taką częścią mojego życia, mogę powiedzieć śmiało, dlatego że wasze komentarze, to jaką właśnie macie, tak jak powiedziałam, dobrą energię, jak, nie wiem, jesteśmy w kontakcie, piszemy do siebie, to jest takie, słuchajcie, fajne, bo jesteście po prostu tu, bo chcecie być. Jakby fakt jest taki, że ja też mam osoby, które hejtują mnie, piszą jakieś negatywne komentarze, które ja zresztą zaraz usuwam, bo nie chcę czegoś takiego na moim kanale. To jest jakby nieuniknione. Zawsze znajdzie się ktoś, kto nie będzie was lubił, będzie mu przeszkadzało to, co robicie, będzie was, nie wiem, wy będziecie go wkurzać i irytować. No niestety, no tak jest. Natomiast ja mam takie podejście, że jak ktoś mnie wkurza, to nie wiem, nie oglądam go na przykład. Nie wpadłabym na to, żeby mu pisać, że jest taki, siaki czy owaki. No bo jaki to ma, słuchajcie, sens? Jakby tak jeszcze ludzie, nie dość, że tyle zła jest naokoło, to jak jeszcze ludzie mieliby w stosunku do siebie być tacy źli wszyscy, to zobaczcie, co by było. Ludzie by się pozabijali po prostu. Także cieszę się bardzo, że jesteście i że jesteście po prostu, że tutaj jesteście, że chcecie tutaj być i że chcecie ze mną pisać, chcecie mieć ze mną kontakt. To jest naprawdę bardzo miłe. Czuję, że tworzymy jakąś taką właśnie fajną grupę, która ludzi, bo też są pewnie chłopaki wśród was, ludzi, którzy są po prostu dla siebie mili, bo chcą być. Ja staram się, słuchajcie, być miła dla wszystkich, czy na Instagramie, czy właśnie tutaj na YouTubie, jeżeli coś mi się podoba, ja to zawsze napiszę. Nie jestem taką osobą, o Boże, kupiła sobie coś, to nie napiszę tego. No nie, ja napiszę. Ja jak mi się coś podoba, zawsze napiszę i zawsze pochwalę. Bo chcę, żeby ludzie się po prostu dobrze czuli, żeby nie musieli się wkurzać, bo ja jako osoba nagrywająca, słuchajcie, wiem, jakie to potrafi być takie dołujące, może nie wiem, czy dołujące, ale przykre, jak ktoś wam coś takiego napisze, wiecie, takiego zupełnie, ale mi, słuchajcie, zimno, zupełnie takiego nie wiadomo po co tak naprawdę. I to potrafi być przykre, tym bardziej, że są osoby bardziej wrażliwe, mniej wrażliwe, niektórzy się bardziej przyjmują. Ja też w sumie jestem wrażliwa, ale jakoś tak podchodzę do tego póki co jeszcze z dystansem, kasuję i zaraz jakoś nie pamiętam o tym, także to jest chyba akurat dobre. Ale wiecie, ja też tych hejterów na szczęście odpukać nie mam nie wiadomo ilu, więc jakoś póki co jeszcze sobie radzę. Słuchajcie, mówię tak cały czas, że jest mi zimno, ale siedzę w krótkim rękawku i wiecie co, zapomniałam koloryfera włączyć, także muszę go włączyć. To słuchajcie, tyle jeśli chodzi o tą dzisiejszą filozoficzną pogawędkę w zasadzie. Także tak jakoś chciałam się wygadać, słuchajcie. Chciałam, żebyśmy po prostu bardziej doceniali to, co jest teraz, i to, że w ogóle mamy ten dzień, że wstaliśmy z łóżka i możemy coś zrobić. Tak jakoś sobie dzisiaj pomyślałam. Także uciekam. Został mi ostatni odcinek Watachy, który zaraz sobie włączę i z wielką przyjemnością obejrzę. Także do zobaczenia jutro. Cześć, pomyślałam sobie, że pokażę wam swoich ulubieńców. Ja mam takich trzech ulubieńców ostatnich w zasadzie 2 miesięcy i zacznę może od produktu, o którym wam wczoraj wspomniałam. I to jest ten puder z Eveline. Ja go mam, słuchajcie, w kolorze 01 Transparent. Wszystko potwierdzam to, co wczoraj powiedziałam. Puder jest delikatny, ma wykończenie satynowe, dość dobrze matuje i jest bardzo drobno zmielony. Spróbuję wam pokazać, jak on wygląda. On jest bardzo neutralny, nie nadaje żadnego koloru, bo tak jak powiedziałam, jest transparentny. Pachnie prawie wcale, także nie jest jakoś specjalnie mocno pachnący.
I ja osobiście bardzo go lubię. Natomiast on się nadaje dla tych właśnie osób, które mają głównie właśnie cerę przetłuszczającą się bądź tłustą. Utrzymuje bardzo fajnie makijaż przez cały dzień. I w normalnej cenie, nie wiem czy wam wczoraj mówiłam, kosztuje około 35 zł, natomiast w promocji możecie go kupić za 21-22 zł. Kolejną rzeczą jest żel z olejkiem pod prysznic Liren. Ogólnie za tą firmą nie przepadam. Produkty do twarzy często powodują u mnie wysyp, jakiś kros dziwnych, więc raczej nie kupuję. Natomiast ten produkt kupiłam, bo kiedyś akurat była promocja w Rossmanie i stwierdziłam, że przetestuję, tym bardziej, że ja ciągle kupuję Isane i Palmolive, także na zmianę w zasadzie, także jestem przyzwyczajona do tamtych żeli. A tu coś zupełnie innego i wiecie co? On jest naprawdę fajny. Zużycie jest niewielkie, mimo tego, że mam go długo, dlatego, że właśnie używałam go na zmianę z innymi żelami, ale teraz ostatnio do niego wróciłam. I on ma taką fajną, zobaczcie, dość gęstą konsystencję, wcale go dużo nie trzeba, żeby się umyć. Dodatkowo przepięknie, słuchajcie, pachnie. To jest argan i marula. No mówię, tak zupełnie inaczej niż te żele z Palmolive i z Isany. I 400 ml na promocji kosztuje około 7-8 zł. Uważam, że to jest dobra cena, bo on jest dość wydajny. I na pewno kupię pozostałe zapachy. Tam były chyba jeszcze dwa z tego, co pamiętam. Nie wiem. Jak będę w Rossmanie, to zerknę sobie na te żele. Wam też serdecznie go polecam. Nie zauważyłam żadnego wysuszenia skóry, także, ale ja po żelach nie widzę wysuszenia, bo ja mam zawsze suchą skórę. Ale jakby wzmożonego wysuszenia, może tak. I ostatnią rzeczą jest odżywka do włosów. I to jest Botanic Therapy, odżywka, która wzmacnia włosy łamliwe. Dziś umyłam sobie tym szamponem i muszę wam powiedzieć, że troszeczkę mi głowa swędziała, ale na to też musicie jakby przymknąć oko, ponieważ ja mam w ogóle ostatnio problem z tą skórą głowy. Ona mi swędzi po wszystkim, tylko nie po szamponie ziai. Także ten szampon ziai też działa póki co. Nie pokazuję wam go dzisiaj w ulubieńcach, dlatego że ja go mam od tygodnia. To jest troszeczkę za mało, żeby cokolwiek o nim powiedzieć, ale różnica jest już od pierwszego użycia. Natomiast ten szampon, słuchajcie, spowodował, że moje włosy są nie dość, że ładne, takie jakby mają więcej objętości, to jeszcze, słuchajcie, są takie wygładzone i świecące. Zobaczymy, jak będzie jutro, bo to jest najważniejsze dla mnie, jak właśnie następnego dnia będą te włosy się zachowywały, czy nie będą takie przetłuszczone, czy coś. Także na razie o tym szamponie, słuchajcie, niewiele wam powiem, no bo użyłam go tylko dzisiaj. Natomiast odżywka jest świetna. Użyłam ją już kilkanaście razy w zasadzie. Jest dość wydajna, wcale i dużo nie trzeba, ale to też zależy od włosów. Jak macie bardzo suche włosy, to wiadomo, że one będą chłonęły te produkty, więc wtedy trzeba dać więcej. U mnie tak umiarkowanie jest, taka ilość umiarkowana wystarczy. Miałam odżywki, których musiałam dać więcej, na przykład odżywki Gliscor. Ten jest taki spoko, ta odżywka jest taka spoko. Włosy osłabione i łamliwe. Nie wiem, no użyłam go kilkanaście razy i w sumie te włosy są naprawdę ładne i lśniące po niej, ale no zobaczymy, jak zużyję całe opakowanie. Póki co jestem bardzo zadowolona. I na pewno jeszcze kupię jakąś inną z tej serii. One też na promocji kosztują jakieś 7-8 zł, także myślę, że warto wypróbować. I co najważniejsze, to słuchajcie, one nie obciążają włosów, te odżywki. Także ani ta, ani moja mama ma, słuchajcie, jakąś inną z tej serii i też mówi, że nie obciąża włosów. Także to zresztą gdzieś jest napisane, że to są produkty, które nie obciążają włosów. I tak jest na szamponach i na odżywkach, także chyba to jest prawda. Jeśli chodzi, słuchajcie, o serial, to nie będę wam tutaj nic odkrywczego wam nie powiem, ponieważ jest to Wataha. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, polecam wam serdecznie. Możecie go obejrzeć na Zalukaj i na różnych innych stronach. Pierwszy sezon super, drugi jeszcze lepszy, także oby więcej takich polskich seriali. Ja dzisiaj sobie przeglądałam internet i widziałam, że jest kilka właśnie takich w stylu Watahy polecanych, między innymi Zbrodnia, Artyści, nie wiem, czy one są dostępne online, muszę zobaczyć. Franusiu, i jeszcze poczekajcie, co tam jeszcze? Ultra Fiolet? Ultra Violet? Nie wiem, to jest polski podobno serial, ale nie wiem, słuchajcie, jak to jest, znaczy podobno, to jest polski serial, ale nie mam pojęcia, jak to przeczytać, tą nazwę, także zobaczymy, zerknę sobie dzisiaj wieczorem, może coś obejrzę. I chcę wam jeszcze pokazać jeden profil na Instagramie, ponieważ jest to dziewczyna, którą już tak naprawdę dłuższego czasu śledzę, ale ostatnio jest ona moją ulubienicą i nazywa się lid.li. Tak ona wygląda. I powiem wam, że ona tak mi się podoba. Oczywiście wiecie, chodzi mi o to cało, w sensie jej styl, to jak wygląda, jakie ma włosy i tak dalej. Bardzo, naprawdę jest po prostu totalnie w moim stylu jej outfity. Wszystko, co ma na sobie, mi się zawsze podoba. Zobaczcie. Ja strasznie lubię te właśnie wszystkie takie profile modowe i
To nie jest tak, że ja siedzę i o, ona ma tutaj taką fajną kurtkę, ja ją też już wcześniej oglądałam i teraz na pewno ją sobie kupię. Może ją sobie kupię, nie wiem, ale to nie jest tak, że ja wszystko zgapiam, co ona ma, ale na pewno inspiruję się tym, co ona nosi, bo odważnie się ubiera, ma styl taki raczej wyluzowany i wygląda naprawdę ekstra przy tym. Okazuje się, że wcale nie trzeba nosić szpilek i nie wiem, jakiś krótki sukienek, żeby wyglądać sexy. Ono wygląda po prostu w każdym wydaniu bardzo fajnie. Polecam Wam, zobaczcie sobie, jeżeli też lubicie właśnie takie strony i profile modowe. To już jest wszystko, słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszych ulubieńców. Lalulka się położyła tutaj przy mnie. Ja teraz idę się wykąpać i będę jechała po wodę do Tesco, ponieważ mi się skończyła i codziennie noszę taką butlę, a już mi się nie chce nosić, więc kupię sobie jakiś zapas tej wody. Jutro będę jechała też do kina, także połączę się na pewno z Wami, powiem Wam, na co jadę i jak przyjadę, powiem Wam, czy opłacało się jechać, czy nie. Miałam w planie jechać na naznaczonego, ale wiecie co, tak sobie potem pomyślałam, kurczę, sama nie wiem, ten naznaczony to jest jeden z takich horrorów, których się przestraszyłam i miałam wątpliwości, a teraz jak się zdecydowałam, to się okazuje, że jest tylko na 22. Tak słabo trochę na 22, bo wiecie, film się zacznie w pół do 11, skończy się po północy, zanim ja dojadę do domu, to będzie, kurczę, pierwsza w nocy, więc bez sensu. Także naznaczonego sobie odpuszczam i prawdopodobnie pójdę na jakiś polski film, ale to Wam wszystko jutro powiem. Także uciekam i do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Cześć, jest środa rano, miałam się dopiero z Wami połączyć wieczorem, jak będę jechała do kina, bo będę chyba jechała ostatecznie na atak, co mi tutaj tak sterczy, na atak paniki, ale ten polski film, ale jeszcze nie wiem, jeszcze cały czas myślę. Natomiast chcę Wam coś powiedzieć, coś, co odkryłam w zasadzie wczoraj rano, ale nie byłam, byłam w takim szoku, że stwierdziłam, że muszę to przetestować jeszcze dzisiaj i słuchajcie, po prostu totalny szok. A mianowicie chodzi o ten tusz Everlane. To jest tusz Extension Volume, ten, który Wam mówiłam, że nie daje żadnego efektu na rzęsach, że bardzo mocno je rozdziela i słabo pogrubia. Słuchajcie, może nie pogrubia jakoś nie wiadomo jak, tak jak tu jest napisane 10 razy, ale słuchajcie, ja go używałam przez jakiś czas, potem tak wiecie, od czasu do czasu z jakimś innym tuszem. Teraz leżał sobie przez jakiś czas, tydzień, może trochę dłużej i słuchajcie, użyłam go wczoraj. Ja nie wiem, czy widzicie, jakie mam rzęsy. Ja jestem po prostu w szoku. Tutaj lepiej może widać, zresztą tam się lepiej maluje stronę. Ja jestem po prostu w szoku, jakie ja mam rzęsy. Nie wiem, co mu się stało, natomiast chyba jeszcze spróbuję jakiś z tej serii i po prostu będę go sobie otwierała, zamykała, niech sobie leży i zobaczymy, jak się będzie nim malował za 10 zł. Ja słuchajcie, jestem w szoku. To, co on zrobił, on nie jest... Te rzęsy są trochę pogrubione, może nie tak bardzo, jak ja lubię, ale słuchajcie, zobaczcie, jakie one są długie w ogóle. One są bardzo mocno podkreślone, tak to mogę nazwać. I jestem w szoku. Jak ktoś jeszcze nie widział, jaka to jest szczoteczka, to ja Wam pokażę. To jest taka zwykła silikonowa szczoteczka. Chyba jedna z Was mi polecała właśnie, ja nie wiem, czy to było z tej serii, ale z zielonymi napisami właśnie. Daj znać, jak mi oglądasz jeszcze, czy jak oglądasz tego vloga w ogóle, czy... Bo to już było jakiś czas temu. Czy polecałaś mi z zielonym? Bo ja nie wiem, bo jedna z Was mi pisała o jakichś dwóch tuszach i jeden był na pewno czarno-zielony. I nie wiem, czy to nie jest przypadkiem z tej serii, ale ten jest po prostu, słuchajcie, jestem w szoku. I dzisiaj na twarzy mam też podkład, którego jeszcze nie miałam i to jest podkład, który dostałam jakiś czas temu od Magdy do przetestowania. To jest Bielenda Total Look Makeup Nude Matte, to chciałam powiedzieć. I to jest fluid matujący, formuła przeciwbłyszczeniu. Opinie miał na razie słabe, ale to jest chyba jakaś nowość, bo ja w sumie, wiecie co, znalazłam chyba dwie tylko czy trzy opinie. Ja mam kolor jasny, beige 01. Myślę, że to jest najjaśniejszy. Faktycznie jest jasny. Ja go mam dzisiaj na twarzy bez tego przyciemniacza, dlatego że ja się maluję przy sztucznym świetle i to takim, wiecie, ledwo widoczny. Tak naprawdę ledwo siebie widzę w lusterku przy tym świetle. Ale spoko, przyzwyczaiłam się. Natomiast jak używam coś nowego, to nie wiem, czy powinnam ten podkład przyciemnić, czy rozjaśnić. Ja kiedyś oglądałam już, w sensie robiłam sobie swatche tego podkładu, ale wiecie, nie pamiętałam po prostu, czy nadaje się on do przyciemnienia. Tutaj też będzie słabo widać. To dopiero będzie widać właśnie w świetle dziennym. Poczekajcie. No nie jest jakiś super jasny, zobaczcie. Na pewno jest ciemniejszy niż inne, ale te polskie podkłady tak mają, z tych polskich firm, że one są, te najjaśniejsze kolory są dość ciemne. Od razu Wam powiem, że zobaczcie, jest bardzo gęsty, tak jak widzicie. Nałożyłam go gąbeczką Blended i bardzo słabo kryje, bardzo. Ja miałam tutaj takie czerwone kropki na policzku, bo ja często tak mam jak wstanę, jakieś takie, nie wiem, czy od poduszki, czy od czego.
I z racji tego, że ja mam dosyć wrażliwą skórę, cienką, to właśnie mi się tak wszystko odbija i tu miałam takie czerwone kropki, w ogóle mi tego nie przykryło. Co do matu, to póki co jest matowe, ale ja go nakładam pół godziny temu, więc to jest takie, wiecie. Także idę to zmazać, bo ja muszę iść do pracy i wieczorem się do Was odezwę przed kinem. To już będzie na pewno ponad 8 godzin, 9, a może nawet 10 godzin, więc zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Także do zobaczenia. I słuchajcie, tak wygląda ten podkład po całym dniu. Minęło około 9 godzin, a nawet trochę więcej niż 9 godzin od nałożenia. I zobaczcie, jaka ta skóra jest matowa. Nic mi się praktycznie, słuchajcie, nie świeci. Trochę się światło odbija, ale na to nie patrzcie. Buzia jest zupełnie matowa, nawet nos jest w miarę matowy. Też nie wygląda jakoś sucho ten podkład, bo ja go nałożyłam gąbeczką, więc przez to może wygląda dużo lepiej, niż by wyglądał właśnie nałożony pędzlem. Krycie ma słabe, tak jak Wam tu mówiłam już rano, ale zobaczcie, kontur wszystko jest, także trzyma się też całkiem spoko jak na taki zwykły podkład, bo zawsze mi się kojarzą takie zwykłe w tubkach podkłady, że to są takie raczej z niższej półki i że nie będą tak dobre jak te wszystkie w szklanych butelkach. Nie wiem, czemu mam takie coś, słuchajcie, zakodowane w głowie, aczkolwiek ten wygląda naprawdę całkiem fajnie. Jeżeli szukacie czegoś, co ma Wam zmatowić Waszą twarz, to myślę, że może się sprawdzić. Nie wiem, jak on będzie wyglądał na cerze mieszanej czy tłustej, no ale u mnie, zobaczcie, prezentuje się naprawdę spoko, jeśli chodzi o mat oczywiście, no bo to jest podkład matujący, także jest okej. Okay. Ja, słuchajcie, ubieram się, znaczy idę wziąć moją zupę z mikrofali, ponieważ na szybko sobie podgrzałam, bo zaraz jedziemy do kina. Ostatecznie jedziemy na ten atak paniki, to co Wam chyba wczoraj mówiłam. Także zobaczymy, czy będzie fajne. Odezwę się na pewno jeszcze po filmie, żeby zdać Wam taką mini relację z tego filmu, czy warto pójść na niego, czy nie. Jedziemy też na chwilę do Galerii Bałtyckiej zobaczyć, ponieważ chcę iść do Superfarm zobaczyć, czy są jakieś podkłady w promocji. Chciałam dzisiaj, powiem Wam szczerze, jechać do Hebe, bo też mam po drodze do centrum Gdańska, wejść do Hebe, bo widziałam, że jest promocja na ten nowy podkład Rimmela, ten Brief, nie wiem, coś tam, wiecie, ten najnowszy, z tą pacynką taką. Natomiast sama nie wiem, kosztuje 29 zł, opinie ma tak różne, ale jak widzicie, no u jednego się coś sprawdził, drugiego nie. I tak się jeszcze zastanawiam. Natomiast jak wejdę do Superfarm i zobaczę, że coś jest na fajnej promocji, coś, co gdzieś mi tam przeszło przez głowę, przez myśl, to po prostu to wezmę i Wam pokażę na pewno, jak wrócę. I jeszcze zrobiłam, słuchajcie, sobie fajne dosyć zamówienie z HM-u dzisiaj. Dzisiaj były takie promocje w HM-ie, nie wiem w ogóle, co się stało. Zamówiłam kilka drobnych rzeczy, także też jak przyjdą, na pewno Wam pokażę, jak wszystko. Zresztą to do mnie przychodzi, zawsze Wam wszystko pokazuję. A teraz jest już godzina 17, ja mam dosłownie 15 minut. Ubieram się, znaczy jem zupę, ubieram się i uciekam. Także do zobaczenia później. Hej, jest godzina już 22, ja właśnie wróciłam z kina i szczerze mówiąc ściągnęłam golf i miałam mi się kąpać, ale przypomniało mi się, że miałam Wam w skrócie opowiedzieć o filmie, na którym właśnie byłam. Najpierw powiem Wam tylko dwa słowa jeszcze o podkładzie, ponieważ byłam w Superfarm w Galerii Bałtyckiej i oglądałam sobie właśnie ten podkład Rimmela. Nałożyłam sobie na rękę kolor 100, chyba to jest 100, Ivory, taki ładny, jaśniutki, żółciutki kolor. Bardzo lejący jest ten podkład, natomiast słuchajcie, on ma przepiękne wykończenie, bardzo mi się to satynowe wykończenie spodobało, bo on nie jest suchy, on jest po prostu taki zupełnie inny niż inne podkłady według mnie. Nałożyłam sobie z boku jakiś inny podkład, już nie wiem teraz co to było, coś z Maybelline i zupełnie, słuchajcie, one się od siebie różniły, także walczyłam sama ze sobą, dlatego że wiem, że mam podkłady, nie powinnam nic kupować, ale nie wiem, czy się nie skuszę. W piątek będę w Galerii Bałtyckiej raz jeszcze, także zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o film, powiem Wam szczerze, że nie wiem, jaki to jest gatunek filmowy, nie mogę sobie przypomnieć. Na pewno czytałam, ale nie wiem teraz na tą chwilę. W każdym razie mogę Wam od razu powiedzieć, że według mnie jest to film psychologiczny. To jest film, który pokazuje różne momenty z życia różnych ludzi, które tak naprawdę gdzieś tam łączą się w całość i tracimy tak naprawdę taką orientację, co jest prawdziwe, co nie jest prawdziwe, co jest prawdą, co jest kłamstwem. I to jest takie, wiecie co, to wszystko, co jest ukazane w tym filmie, jest takie właśnie takie realne dla nas, oglądających. Natomiast no nie chcę Wam za dużo powiedzieć, bo to jest taki specyficzny film. Ja już kiedyś coś podobnego widziałam też w kinie, chyba 3 lata temu. I ten film nazywał się 7 minut, jak się nie mylę. Ale mogę się mylić, bo ja, słuchajcie, nie mam pamięci do tytułów. Napiszę Wam na dole, jakbyście byli zainteresowani, zawsze możecie go sobie obejrzeć, na pewno jest gdzieś online. On też był dość fajny, też był właśnie podobnie zrobiony, natomiast był chyba ciut gorszy właśnie od tego, który przed chwilą widziałam. Także
Z mojej strony atak paniki jak najbardziej na tak. Polecam Wam, jeżeli idziecie na ten film, to myślę, że będziecie zadowoleni. Tak myślę. Jeżeli lubicie takie psychologiczne filmy, dość tak naprawdę ciężkie, bo wbrew pozorom, słuchajcie, on... Bo to nie był śmieszny film. Trochę dużo... Bo czytałam takie komentarze, że on to jest... ludzie pisali, że komedia. No nie, no komedia to na pewno nie jest. W każdym razie ma coś w sobie ten film. Po prostu. Także no, to jest tyle. Ja uciekam, dziękuję Wam standardowo za oglądanie, za spędzony ze mną czas i zapraszam serdecznie na kolejne filmiki. Do zobaczenia, hej!